Znajdujemy się w sanktuarium Świętego Rocha, w kościele, który został podniesiony do godności sanktuarium w 2011 roku. Święty Roch, który jest patronem tego miasta, w którym się znajdujemy, Marcie Mikstad. W głównym ołtarzu znajduje się obraz wymalowany w 1707 roku nieznanego autora. Kościół powstał tutaj jako kościół wdzięczności za ocalenie od choroby. Miejscowa ludność była dziesiątkowana i wtedy w tym czasie pojawiła się postać podobna do świętego Rocha, patrona właśnie od chorób zaraźliwych. I kiedy ta postać się pojawiła, ta choroba ustała i wówczas tutaj postanowiono na tym wzgórzu cmentarnym wybudować ten kościół wdzięczności z 1786 roku. Kościół jednonawowy, drewniany, 15 metrów długości, 11 metrów szerokości. W kościele znajdują się ponadto dwa barokowo-klasycystyczne ołtarze. W ołtarzu od strony północnej znajduje się obraz świętej Rozalii. W drugim, w części południowej, znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego. Sufit nad prezbiterium zdobi polichromia, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na ręku. Nad nawą główną znajduje się polichromia ukazująca scenę wskrzeszania Łazarza. Ciekawie prezentują się stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w poznańskim warsztacie Szpetkowskiego w 1898 roku. Warto zwrócić uwagę na zabytkową chrzcielnicę, kształtem przypominającą drzewo rajskie, symbolizujące grzech pierworodny. Co roku 16 sierpnia odbywa się tutaj odpust świętego Rocha, połączony z obrzędem święcenia zwierząt. Każdego dnia w szumie drzew można wejść do naszego kościoła i pomodlić się. Jest on otwarty od świtu do zmierzchu. Kościół oraz jego wnętrze jest wpisany do rejestru zabytków.